Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo, bardzo miło. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę powitać pana profesora Andrzeja Jasińskiego, wybitnego pedagoga i pianisty, wychowawcę Christiana Zimmermana. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Chcę od razu powiedzieć, że nie traktuję się jako wybitny artysta, tylko ten skromny człowiek, który służy sztuce muzyki. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo również dziękuję za te słowa. I znajdujemy się właśnie w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Opolu, gdzie odbywa się 32. Międzynarodowy Kurs Muzyczny. Pan profesor prowadzi tutaj lekcje już od 7 lat, o ile się dobrze orientuję. A działalność pedagogiczną prowadzi pan profesor Andrzej Jasiński od 1961 roku. Niesamowite doświadczenie pedagogiczne tak długo. Chciałbym zadać pytanie, czy młodzież muzyczna się zmieniła, czy się zmienia? Myślę, że się zmieniła bardzo. Może dlatego, że mają dostęp gdzieś do utrwalonych nagrań najwybitniejszych pianistów na świecie, koncertów, ale również uczestniczą sami w konkursach i chcą grać jeszcze lepiej. I tu czasem mi się to nie bardzo podoba, bo czasem bywa tak, że mają znakomitą technikę, bo poziom techniczny bardzo poszedł w górę, ale trochę przesadzają z pokazywaniem własnego temperamentu, własnej fantazji. No ale to im to wybaczam, bo to czas działa na ich korzyść. Tak, pan profesor wychował całą plejadę wybitnych pianistów, pedagogów, którzy tworzą teraz katedrę fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach. Mogę sobie wyobrazić, że to wielka satysfakcja zostawić takich absolwentów, którzy dalej przekazują tajniki sztuki pianistycznej i przekazują muzykę. Zanim to się stało, że byłem pedagogiem, to się zaczęło od spotkania z moją profesorką Markiewiczówną, którą odwiedził ojciec małego Zimmermana. Profesorka zadzwoniła: Andrzeju, przyjedź, zobaczysz chłopczyka, będziesz go uczył. Pani profesor, gdzie tam takie małe dziecko uczyć? No nie bardzo to jest dobre, prawda? Ja tak jeszcze nie mam doświadczenia, a tutaj takie uczyć. Będziesz go uczył, on powinien mieć dobrego pedagoga od początku do końca. Wszystko się sprawdziło, a ja jestem już za stara. Taka była uczciwa kobieta. Niesamowita historia. No i potem właśnie dzięki temu, tak, moja działalność wykonawcza, estradowa była z początku bardzo duża, ale jak mnie to zaczęło interesować bardzo, jak w pewnym momencie widziałem, że Christian zaczyna grać lepiej trochę niż ja, no to dla mnie uczenie było ważniejsze i dające większą satysfakcję niż moje własne popisy. Zresztą, a propos własnych moich popisów, no to nie zawsze mi to jakby było potrzebne, prawda? Potrzebne było mi dobre granie. I tak sobie przypominam takie malutkie wspomnienie z Paryża, kiedy to byłem uczniem Magdy Tagliaferro, prawda? Ale byłem troszkę za delikatny. Mówi: Andrzeju, ty jesteś Jasiński, nie bądź taki skromny. A jak się gra Beethovena, to trzeba zabijać, a nie tylko ranić. No i pomyślałem sobie, tak ma być, prawda? I zorganizowała koncert dla swoich trzech najlepszych studentów w jakiejś dużej sali koncertowej. Ja grałem na końcu sonatę bemol von Asdur. Mówię, no to teraz muszę zagrać nie tak jako ja, Jasiński osoba, tylko jako Polak, który gra utwór przeciwko Moskalom, Polonezę Asdur. No po sonacie zagrałem tego Poloneza tak właśnie, jakby się grało jako utwór prowadzący do boju ważnego. Były wielkie oklaski na sali, ktoś zawołał na sali: Vive la Polonie. No co było znaczenia, że udzieliło się moje nastawienie takie, że w utworze przekazać ducha utworu, nie tylko sam tekst jako napisane pismo. Tak.
Niesamowite wspomnienia. Właśnie może warto w tym momencie trochę na ten temat porozmawiać, ponieważ ciekawą rzeczą jest pianistyczna proweniencja pana profesora. Otóż zrobiłem małe dochodzenie i okazuje się, że Władysława Markiewiczówna była uczennicą Kazimierza Krzyształowicza w Krakowie. Natomiast Kazimierz Krzyształowicz uczył się u Jerzego Lalewicza. Jerzy Lalewicz był uczniem Anny Jesipowej w Petersburgu. To była uczennica Teodora Leszetyckiego, później jego żona. Również Krzyształowicz uczył się u Ignacego Friedmana, który był również bezpośrednim uczniem Leszetyckiego. A do tego wszystkiego Markiewiczówna uczyła się również w Krakowie u Seweryna Eisenbergera. Również. Więc wszystkie drogi jakby prowadzą do Leszetyckiego. Czyli można powiedzieć, że pan profesor jest spadkobiercą tej tradycji.